Katarzyna Bosacka przerwała milczenie po rozstaniu z mężem. Jej słowa chwytają za serce. Katarzyna Bosacka przerwała milczenie w związku z rozstaniem ze swoim mężem, senatorem Marcinem Bosackim. Jakiś czas temu mediami wstrząsnęła informacja o zdradzie w małżeństwie gwiazdy. Katarzyna Bosacka rozstała się z mężem. Katarzyna Bosacka i jej mąż Marcin Bosacki stanowili małżeństwo przez 26 lat. Para doczekała się czworga dzieci, cieszyła się swoimi zawodowymi sukcesami. Jeszcze w czerwcu gwiazda zamieszczała zdjęcia, na których pozuje wraz z mężem. Nic dziwnego, że mediami tak bardzo wstrząsnęły doniesienia plejady na temat zdrady w idealnym związku. Polityk miał podobno ukrywać swój romans przed najbliższymi, ale ostatecznie zadecydował się wyjawić prawdę. Problemy w domu Katarzyny Bosackiej. Mąż Katarzyny Bosackiej wyprowadził się z domu i zamieszkał z kobietą, z którą wdał się w romans. O sprawę został zapytany przez redakcję Pudelka, jednak nie chciał szerzej komentować zajść w swoim życiu rodzinnym. Kierując się szacunkiem wobec mojej żony, a także ochroną najbliższych, przede wszystkim naszych dzieci, nie chcę w jakikolwiek sposób komentować informacji mającej na celu wywołanie niepotrzebnej sensacji. Proszę o uszanowanie mojej decyzji, oświadczył senator Bosacki. Katarzyna Bosacka przerywa milczenie w sprawie rozpadu małżeństwa. Teraz milczenie postanowiła przerwać również Katarzyna Bosacka. Do gwiazdy TVN udało się dotrzeć Super Expressowi, który otrzymał od niej jednak dość mało wyczerpującą odpowiedź. Trudno się dziwić, celebrytka musi być w rozsypce. Nie chcę tego komentować. Nie chcę tego w mediach wałkować, orzekła gospodyni, wiem co jem i wiem co kupuję.